No. No, udało się nam w końcu dostać. Fajnie. Kamera. O, nareszcie się ogarnęło. No, bardzo dobrze i przeskoczone. Widzicie? Aby zniszczyć te gluty, to trzeba zrobić coś takiego. Pyk i pyk. Czyli po prostu musimy najpierw użyć Flipendo, a potem właśnie Defindo. No to teraz to na pewno mi ułatwi dostanie się tam z powrotem, nie? W sensie na ukończenie. Zu. Boże święty Harry, czemu ty takie coś odwalasz? No, ta gra ma zdecydowany minus taki, że problemy z kamerą są ciągle. Ciągle i wciąż. No, sami widzicie, on kurde często sam z automatu skacze. To jest przesrane trochę w tej gierce. Chochliki, ja pierdzielę, jeszcze ich tutaj brakowało. Dobra, tego trolla już nie ma. Dobra, pyk, pyk. Dawaj no, zginiesz. Pyk, pyk. Do widzenia, no. Nareszcie, kurczę. 7. Dobra, 7 to myślę, że to jest fajny wynik. Czy możemy już tutaj iść? Tak, możemy, nareszcie, kurde. Well done, Mr. Potter. You have successfully learnt the Defindo charm.
However, you do not yet have the required skills to take on a fully grown venomous tentacular. It is a fearsome thing, and its bite is quite poisonous. Please follow me. Okay. I co tym razem? Czego tym razem nowego się nauczymy? Good effort. I'll give you a B. Yes. That is all for today. Class dismissed. Nie no, kurde, piąteczka, ładna ocena, to nie można mówić, to żeśmy dali, kurde, czadu w tym wypadku, dobra robota, kurde, Harry. No i co, możemy opuścić już tutaj lekcję, nic tutaj po nas. Możemy sobie stąd iść. Dokładnie, otwieramy sobie drzwiczki i stąd wychodzimy. Nic tu po nas. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj mamy do zrobienia, chyba że to już koniec dnia będzie. Trzeba jakoś głowę rozruszać. Anyway, I'm worn out. I'm off to bed. There's nothing more we can do. I'm for bed. Nic więcej nie możemy zrobić. No tak, no w sumie koniec dnia mamy. Jezu, nie to. Proszę, 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 weźmy stąd, idźmy. Koniec dnia. Zakończmy sobie tutaj dzień, bo nie, już możemy nawet i tutaj sobie dzień zakończyć. O, teraz zobaczymy, ile kto ma punktów. Zaczynamy od Hufflepuffu. 36, Jezu, oni to mają zawsze słabo. Gryffindor 105. No to my tutaj, kurde, jedziemy ładnie z koksem. Ravenclaw 69. No oni mają o wiele lepiej. Oni mają zresztą fajną liczbę, a nie to co Hufflepuff. 83. No w tej jakby wersji gry to Slytherin jakby cały czas będzie przegrywał. Tu nie ma nawet jakby możliwości, żeby Slytherin nas chociaż przez sekundę wyprzedził. No i to jest kolejna pozytywna rzecz, którą Harry Potter i Kamień Filozoficzny zrobił na PS2, bo przy okazji poruszył wątek tego, że tutaj teraz mamy święta w Hogwarcie, ponieważ mamy zimę, pada śnieg i generalnie to jest okres świąteczny teraz, a czegoś takiego w wersji na PS1 i PC nie było, tylko było w filmie i w książce. Happy Christmas! You too! Will you look at this? I've got some presents. What did you expect? Turnips? If that's what I think it is, they're really rare and really valuable. What is it? It's an invisibility cloak. I'm sure it is. Look, Hedwig is back. She has a message from Hermione. Read it, Harry. Merry Christmas, Harry. Merry Christmas, Ron. Ever since Hagrid mentioned Nicholas Flamel, I've been trying to find out who he is.
I've been wondering for a while if information about Flamel isn't somewhere in the restricted section of the library. Unfortunately, you need a specially signed note from one of the teachers to look in any of the restricted books, and I know you'll never get one. I think there's a book called A Study of Recent Developments in Wizardry in there that might give us a clue to who he is. You will keep looking while I'm away, won't you? And send me an owl if you find anything. See you soon, Hermione. Okej, więc jak widzicie, mamy w końcu święta w Hogwardzie, coś czego mówię, nie poruszyła ani wersja na PC, ani na PS1 Kamienia Filozoficznego, ponieważ jakby to można powiedzieć, takie coś było tylko w filmie i w książce, że w ogóle są święta. No widzicie, oni mają święta, my dopiero za 10 dni będziemy mieli ten Boże Narodzenie i potem będzie, wiecie, pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt. Tak więc, no, sorry bardzo, ale oni już mają święta, więc troszeczkę z tą serią się wpasowałem w klimat. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, no to zobaczmy, co tutaj mamy. A i Hermiona jakby właśnie wysłała Hedwigę. Tutaj się w ogóle coś zacięło swoją drogą, więc dlatego sobie zapiszę. Może to się teraz ogarnie, może nie. Nadpiszę sobie na pierwszy save. Oczywiście, że tak. Potem ten drugi wykasuję. Zobaczę przy okazji, ile mamy procent gry i zaraz kontynuuję na mój dalszy dialog, albo monolog, whatever. 38%, kurde, ładnie, kontynuuj bez zapisywania, dobra. I sobie zmienimy tylko kamerę na normalną z powrotem, bo chciałem sobie wtedy odwrócić, ponieważ, no, lekcje zielarstwa. Come on, Harry! Hermione said we need to find that book, a study of recent developments in wizardry. In the restricted section of the library. I've heard there are books in the restricted section containing powerful dark magic never taught at Hogwarts. Tak, i będziemy musieli się teraz udać do działu ksiąg zakazanych, żeby tam odnaleźć książkę na temat dokonań Nicolasa Flamela. Bo Hagrid o nim wspomniał. W ogóle Hagrid to ma strasznie długi język. Wspomina najpierw o jednym, a potem się dziwi, że dzieciaki chcą się dowiedzieć czegoś więcej. No tutaj przy okazji mamy taką specjalną tablicę, gdzie będziemy mogli robić poboczne misje na karty kolekcjonerskie. Znaczy karty czarodzieja. Ja wam je oczywiście pokażę. Ale to wszystko w swoim czasie. O, patrzcie, tutaj mamy skrzynkę, którą pominąłem. No tu karta przecież jest czarodzieja. Mówiąc o kart czarodziejach. O kartach czarodzieja. A wizard card! Adalbert Waffling. 1899-1981. Famous magical theoretician. No. Czyli ogólnie w samej gierce mamy 101 kart. Nie wiem, czy nawet tyle nam się uda zdobyć, szczerze powiedziawszy. Ja będę starał się jak najwięcej zdobyć, aczkolwiek wiem, że też nie uda mi się pewnie wszędzie zdobyć, tak więc jeżeli nie zrobię tego let's play na 100%, to sorry. Ale ja w tę gierkę bardzo na ślepo gram. Niestety nie mam pewności, gdzie są wszystkie karty. Dobra, Ron, gdzie ty żeś polas? Podejrzewam, że gdzieś tutaj jesteś. Ron! Ron Weasley! Prowadź mnie! No dobra, no idziemy szybko, no kurde, gościu, spokojnie, uspokój, kurde, swoje zwieracze. Jutro sobie chyba nagram Ape Escape'a, bo w sumie mam teraz taką ochotę robić i Harry'ego Pottera i Ape Escape na przemian. Starożytne runy, no to na pewno nie tutaj. Przedmioty niemagiczne to tym bardziej. Historia magii, nie. Obrona przed czarną magią to tym bardziej nie. Uroki i biblioteka, dokładnie, tutaj. Na drugie piętro, trzeba się kierować. Nie wiem, czy oczywiście uda nam się zrobić tutaj poziom z peleryną niewidką, ale będę się starał zrobić jak najwięcej. Zaklęcie i uroki. Harry, the book we're looking for is usually only read by older students studying advanced defense against the dark arts. I hope Madame Pince isn't in the library. Maybe you should try out the cloak. You'll be able to go in the restricted section without being seen. I'll meet you in the common room later. Aha, okej.
A tu już zaczynamy poziom w takim razie. I'm sure I heard someone sneaking around here. Ale się prześlizgnąłem. Co za kurde bęcwał z tego gościa. Nie no, to pierwszy poziom jest łatwy. Ktoś tu jest. Nie. No odsuń się. O kurde, jeszcze ten musiał tu przeleść. Pani Norris i Mr. Filch. Co tu się dzieje? A kurde, ktoś mnie tu znalazł. Nikt mnie tu nie ma. Ale się wślizgnąłem. Patrzcie w ogóle, jakich wszystkich porobiłem. Dobrze, dobrze, dobrze. O to chodziło. Dobra, teraz szukamy tej księgi, nie? Możemy z powrotem wpełznąć. O, karta. Albo karty, bo zależy, co my tutaj będziemy mieć. Może tu będziemy mieli ten stack kart. Nie, tylko jedną kartę. A wizard card. Perpetua Fan Court. 1900 to 1991. Witch who invented the lunoscope. Okej. Perpetua Fan Court. Czarownica, która wynalazła lunoskop. Jezu, jakie tło dziwne się zrobiło tutaj. O Boże. Warety, kotlety. O. O-o. Coś się nam tutaj zamknęło. O kurde. Te, nie... Nie mów, że nas to zgniecie. O, czyżby nas teraz tutaj czekała walka z książkami? No nie gadajcie, że tak. Co to było? No coś mogłem... W czym... Mogłem z czymś wejść... Szukaj. Aha, faktycznie, tutaj fasolki jeszcze będą. Zapominam ciągle o tym. Uwaga na książki, bo one mogą gryźć. A my nie chcemy być dziabnięci przez książkę. Tutaj do góry musimy iść. Na samą górę, lecimy. Lecimy, nie śpimy.